Proszę Państwa, gdyby nie ci ludzie, ja bym tutaj, proszę Państwa, nie przyjechał. Jak Cię wiązało? Arzuman. Arzuman. Aleksander. A wy? Boris. Boris. Słuchajcie, ja dzięki nim tu przyjechałem, proszę Państwa, a nie tak jak Jura, który mi dwa razy pióropusz ukradł i ja go zdobyłem. Chcę Wam pokazać, jak wygląda tutaj handel. Proszę. Hoka Hejsi widział, Janka. Jestem... Wy mnie odłożycie te same fotografie. Patom, хорошо. I teraz Wam pokazuję, jak tu wygląda rynek. Hoka Hejsi widział, Janusz Pijanka. Jestem w Biendery. Biendery to jest na Pilnostrowie. No i zobaczcie, tak to wygląda rynek u nich. Chłopaki mi pomogli kartę kupić, chcieli mi dać nawet. Także spałem u nich. Nie mogłem tego wziąć. Nagrać, bo nie miałem aparatu. Słuchajcie, kukurydza po 4 ruble. Tak gdyby Kolumb nie odkrył Ameryki, by mi nigdy kukurydza, ani kartoszek, ani pomidorów nie mieli. To od Indian z Ameryki. Proszę. Tak wygląda. Ta market cebula, sosek po 45, market 6. Oka Hejsi widział Janusz Pijanka. Witam Was z Republiki Pridniestrowie, wioski, miejscowość Biendery, nawet truskawki teraz mają, zobaczcie. Jagody, winogrona po 20, czyli 1 no, euro 10 centymów. Hoka Hejsi widziało Janusz Pijanka, dali mi koszulę, bo mi ten Jura mnie się szarpał ze mną, to będzie także mnie okradł dwa razy pióropusz, zobaczcie, mam go. Ukradł mi takie indiańskie na nogi podwiązki z bisiorami, czyli z koralikami. Kalafiorki. One photo, please. To dawaj bystro, bo tam już ja wideo śniąkę biła już jej czas. Oka. Yeah. I na YouTubie Janusz Pijanka ja jest. Twoja pasywa. Wypopali na mój kanał. Dobra, idę tam teraz zrobić kolejny film. Zobaczcie, jak łapacz snów to wygląda. Zobaczcie, jak łapacz snów. Przyjemnego apetyta. Спасибо. Да. Вы попали на мой видеоканал. Janusz Pijanka. Хорошо. Я тоже раньше овощи продавал в Польше. Очень хороший бизнес у меня был в это время. Хорошо. Hoka Hejsi widział Janusz Pijanka. Mogę wreszcie sobie kręcić, bo wczoraj nie mogłem w tej miejscowości kręcić już filmów. Janusz Pijanka na YouTubie. Na rybki. Takie ryby mają. Po takiej ceny. Hoka Hejsi. Dużo arbuzów sprzedawają. Także nie wiem, jak stąd wyjadę. Na razie jestem jak w tiurmie, jak w więzieniu. Bardzo ładnie to wygląda. Zobaczcie tutaj arbuzy, prezentacja. Po prostu obyczajny, normalny rynek. Banany mają po ile? Banany po 23. Tak, ceny europejskie. I teraz Wam pokażę coś innego. Okej, teraz wyłączam. Kolejny idę na świński rynek. Muszę założyć maseczkę, bo tam mi powiedzieli ochronnicy, że mam maskę zakładać. Zobaczcie, po dwa niedowy. A to arbuz 2,50? Tak. To już wesoło. Dumaj. Myślę, że tanio. Hoka Hejsi widziałem.